Gramy na maksa. Moi drodzy, w tym momencie wracamy w audycji Gramy na Maxa. Razem z nami gość Grzegorz Kamiński, event manager z Bluebird Team. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Jak droga? Wracaliście, jechaliście tak naprawdę z Warszawy do Lublina. A jakoś się udało, dzięki Bogu. No niestety spalony most, trochę problemów w stolicy, ale, no ale tak. Nie ma co narzekać. Pewnie, nie palmy za sobą mostów. Przed nami Brawl. Czym tak naprawdę jest Brawl? Gdzie go będziemy mogli zobaczyć? Te pytania będą pojawiać się cały czas. Ale zanim jeszcze odpowiesz, ja chciałbym wszystkich zaprosić na gramynamaxa.pl na czat. Tutaj możecie zadawać cały czas pytania Grzegorzowi. Jeżeli macie pytania o Brawla, macie pytania o Bluebird Team, macie pytania o eventy, które będą działy się w Padbarze w najbliższym czasie, koniecznie wejdźcie na czat, nagramy na maxa.pl. Więc Grzegorzu, Brawl, z czym to się je? Brawl to jest, można powiedzieć, typowe party game. Szybka, zwinna, łatwa do adaptacji. Naprawdę nie ma, ma bardzo niski próg wejścia. Mhm. No i można powiedzieć, że to jest coś w stylu easy to learn, hard to master. Kanapkowa gra, tak naprawdę wracamy do tych klimatów, żeby ze znajomymi po prostu przy jakichś tam napojach wyskokowych usiąść, pobawić się, razem porywalizować i w to właśnie cenujemy. Stąd też nasza tutaj promocja, żeby uderzyć i pokazać, właśnie uderzyć na polskie gaming puby, żeby też gracze mogli, bo to jest jeszcze taki czas, że mogą nam dać taki feedback, który będziemy potrzebować, cenne rady, coś tam uda się wyłapać i tak to wygląda. 8 postaci, jest troszeczkę elementów z MOBA, 8 postaci, każda ma swoje specjalne umiejętności. No właśnie, bo powiedziałeś party game, gra kanapowa, ale no Viva Piñata to nie jest. To nie jest przecież jakiś taki chillout z cukierkami, bo sam design jest naprawdę mocny, mroczny, lekko hardkorowy. No jest tak, to jest troszeczkę, znaczy ja to tak nazwę, to jest taka komiksowa troszeczkę graficzka, taka kreska jest stworzona do tego. Ma to swój klimat. Z tego feedbacku, który mieliśmy od graczy, tutaj cały czas żeśmy byli z nimi w kontakcie, bardzo się spodobało. Więc zostaliśmy przy tym. Jest taki właśnie troszeczkę mroczne, troszeczkę party, jest troszeczkę zawirowań, taka szalona gra, jak to bywa na imprezach, że tak powiem. To jest to. No tak, tylko że cały czas mówimy o grze, a cały czas też nie wiemy, czym jest ona tak naprawdę, bo niektórzy mówią, że to jest troszeczkę taki klon Bombermana. Niektórzy mówią, że tak jak powiedziałeś, party game, ale jakbyś mógł powiedzieć, co będziemy robić w tej grze? Znaczy jest... Po pierwsze, primo, to trzeba powiedzieć, że gra się bardzo, bardzo płynnie, szybko, przyjemnie. Mamy multum trybów rozgrywki, jeśli chodzi o local multiplayer. To jest versus, gdzie gramy każdy na każdego, czterech graczy. Mamy typowy duel, tutaj troszeczkę właśnie jak byliśmy, mieliśmy okazję przetestować to w Padbarze w Warszawie. Ten duel bardzo fajnie się przyjął. Była taka odpowiedź, znaczy tworzyliśmy grę typu party game, ale okazało się, że rywalizacja w tym projekcie ma miejsce, ludzie lubią rywalizować, to ich kręci, więc też akurat mogę powiedzieć, że tutaj do Padbaru w Lublinie będziemy mieli już zupdate'owaną wersję, żeby ten score, który był w duelu, był taki czysto turniejowy i żeby to tak wyglądało. Czyli będzie można turnieje robić w tę grę? Tak, jak najbardziej. Pięknie. A multiplayerowo, jeżeli chodzi o sieć? Jeszcze nie skończyłem. Jeszcze mamy local multiplayer. Słucham. Kolejnym trybem to jest Color Domination. Bardzo fajnie. To jest taki już naprawdę chilloutowy dla fanu. Coś gdzie... jak Splatoon troszeczkę? Może ja opowiem i wtedy... O właśnie, będzie wiadomo, co chodzi. O to, że bomby nie zabijają, tylko malujemy planszę. Aha. I wygrywa osoba, która zamaluje całą planszę, najwięcej procent, że tak powiem. I cały czas, że tak powiem, jest to malowanie na bieżąco. Taki sympatyczny, troszeczkę zawirowanie kolorami i tak dalej, ale naprawdę, naprawdę fajny. I ostatni z trybów w lokalu multiplayer to jest sumo. Tutaj mamy, po prostu trzeba wypchnąć przeciwnika z planszy. Czyli stawiamy bombę, jest, że tak powiem, przepaść i trzeba po prostu przeciwnika wypchnąć. No proszę bardzo. Do tego dochodzi story mode, gdzie jest to kampania każdej grającej postaci i... zaraz, zgubiłem wątek. Story mode, otóż to, że... Wprowadzenie historia każdej postaci, gdzie uczymy się tak naprawdę, jaką ona ma mechanikę. Krótko po krótce, znaczy można by to nazwać tutorialem, ale to jest bardziej kampania, która opowiada historię, plus uczymy się, jak rywalizować z znajomymi na tym kanale, na kanapie czy w internecie. A czy każda postać będzie miała także swoje unikalne umiejętności? Będzie jakiś rozwój tych postaci? Znaczy nie. Każda postać po prostu z góry ma swoje unikalne umiejętności i każda kampania jest zróżnicowana. Mhm.
zróżnicowana na ten przykład, że jeśli chodzi o złodziejkę, jedną z postaci, tam się skradamy. Staramy się unikać walki, ona ma takie właśnie umiejętności jak znikanie, przenikanie przez obiekty, gdzie staramy się właśnie unikać walki, trzeba po prostu się przekraść i skończyć misję. Mamy też na przykład kampanię wrestlerki, która jej umiejętności to jest szarża oraz stan, gdzie tam naprawdę trzeba, to jest czysta walka, że tak powiem, więc tutaj jest to zróżnicowanie. Co ciekawe, to też warto się pochwalić, że narratorem w angielskiej wersji kampanii jest Eric Bra. To zapytam w takim razie, zanim jeszcze wrócimy do Erika Bra, to Tomasz Hiw Kozioł. Tak. Co on będzie robił w tej grze? Bo wiem, że będzie coś robił. Tak. Będzie podkładał głos do edycji, do części multiplayer. Mhm. A jeszcze mieliśmy też taką akcję właśnie fajną ku naszej społeczności, że po prostu szukaliśmy narratora wśród graczy, żeby on też mógł poczuć tą, jak to jest pracować przy takim projekcie. I wyłoniliśmy jedną osobę, która podłoży głos do trybu singlowego. Mhm. Też fajne, myślę, że nowe doświadczenie oczywiście, fajna inicjatywa. Ale z tego, co się orientuję, to też nie jest jedyny sposób imersji graczy i znanych osób właśnie w tę grę. Wiem, że ma być nowa postać. Opowiedz mi troszeczkę o tym konkursie, który podczas Intellect Stream Masters ma się pojawić. No właśnie tutaj to kolejną ciekawostką, oprócz tego tournée, które tak wyruszamy z imprezami po Polsce, pojawimy się też na Intellect Stream Masters w Katowicach na stoisku BenQ i tam jest przygotowany konkurs cosplay. Fenomen w ogóle cosplayu w Polsce jest coraz większy, coraz fajniejszy. No i wspólnie z naszym partnerem BenQ przygotowaliśmy bardzo fajną nagrodę. Jest to osoba, która zwycięży w konkursie, będzie zimplementujemy jej postać do gry jako dziewiąty charakter, która sama przygotuje, stworzy na tej podstawie. I oprócz tego jest tam nagroda pieniężna, gdzie będzie można, gdzie przygotuje już ten strój, żeby wyglądał tak na żywo w realu. Fantastycznie, ale powiedz mi, czy ta postać też będzie miała swoją historię w kampanii? A to jest dobre pytanie. Myślę, że będziemy coś tutaj naprawdę fajnego chcieli stworzyć w związku z tym, bo to też jest to nie jest spotykana nagroda, że tak powiem. To też będzie wyzwanie, zobaczymy. Pierwszy wygrany cosplayerka będzie musiała przygotować cały, że tak powiem, zarys postaci, jakie umiejętności, jak ona mniej więcej będzie, w sensie jak ubiór i tak dalej, co będzie atutem i wtedy będziemy kombinować. Gra wychodzi na PlayStation 4, ale wiemy także o PC-tach, wiemy także o Macu, czy jeszcze jakieś platformy się pojawią? Sun trademark, że tak odpowiem. Okej. Kiedy premiera Brawla? Premiera Brawla jest tak datowana koniec lutego, początek marca, że tak powiem. Czyli jeszcze tak naprawdę za chwilkę. Tak, to jesteśmy już na ostatniej prostej, nie ma co tutaj się oszukiwać. Czy można także powiedzieć, że gracze, którzy złapią teraz zapady i będą mogli wypróbować m.in. w piątek w lubelskim Padbarze, o tym za chwilkę, mają jeszcze jakikolwiek wpływ na grę? Czy można coś jeszcze zmienić? Znaczy cały czas ten feedback, który rozmawiamy z graczami, jest bardzo dla nas ważny i cały czas to jest... Po prostu mogę podać na przykładzie warszawskiego Padbaru, jak to wyglądało. Mhm. Ludzie naprawdę złapali bakcyla, że tak powiem, bardzo im się podobało. Sami się udzielali odnośnie tego, co można poprawić, co można zmienić, niedużym nakładem czasu, tylko żeby było bardziej przyjemne i fajne. Mhm. I od razu był, że tak powiem, kontakt na linii produkcja, gdzie myśmy dali im ten feedback i oni szybko odpowiedzieli. Więc tak jak mówiłem, ta wersja turniejowa będzie przygotowana już na Padbar w Lublinie. W Łodzi też, tak. Super. To w takim razie zapytam, co zobaczymy dokładnie w najbliższy piątek, o której zaczynamy? 19, o ile dobrze pamiętam? 19, tak. 19. Mhm. I będzie można przyjść, pograć? Coś więcej? Tak, będzie można przyjść, pograć, wygrać parę gadżetów i tak dalej. Oprócz tego, jak to zazwyczaj przy każdej imprezie, trzeba ochrzcić nowy tytuł, że tak się wyrażę. Oczywiście. Więc, ale będzie można też z wami porozmawiać. Tak, będzie można z nami porozmawiać, wymienić się opiniami, może zapytać o coś konkretnego. Ja też dodam jedną fajną rzecz, która też powinna być ważna. Ambasadorem marki Brawl został Barta Street, wicemistrz świata i Europy w grze FIFA, więc tutaj jego feedback też jest dla nas cenny. Że tak powiem, bardzo fajnie i cieszymy się, że jest z nami, też pojawi się w kilku miastach. Nie wiem dokładnie, czy na pewno będzie w Łodzi i w Krakowie. O ile dobrze pamiętam, gra ma kosztować w okolicach $15 w przeliczeniu.
Czy to prawda, że ci, którzy kupili Basement Crawl, dostaną tę grę za darmo? Jak najbardziej. Fantastycznie, więc można czekać jak najbardziej na tę grę, jeżeli wydaliście pieniądze już na jeden tytuł od Bloober Team, możecie dostać drugi za darmo. Bardzo, bardzo dobrze. Ale chciałbym jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo Bloober Team to nie tylko Brawl. Ja wiem, że skupiamy się dzisiaj na Brawlu. Nad czym jeszcze pracujecie? Zdradźcie trochę, użycie rąbka tajemnicy. Znaczy, no mogę tylko tak skromnie powiem, że pracujemy jeszcze nad Skopofobią oraz Medium, ale tutaj za dużo nie mogę powiedzieć, niestety. Czy to będą tytuły AAA, któryś z nich? Też nie mogę jeszcze powiedzieć. Okej. Wszystko wyjdzie w praniu. Czy na E3 dowiemy się więcej? Czy już wcześniej? No postaramy się bardzo miło zaskoczyć. Działamy aktywnie, staramy się cały czas rozmawiać na linii gracz, producent, tutaj game dev i tak dalej, żeby wszystkie nasze produkcje były dobre jakościowo. Super. To ja mam jeszcze takie pytanie z cyklu Human Touch, że tak powiem. Czyli jakie to jest uczucie wydać grę w dniu premiery, wchodzicie do internetu i czytacie to, co gracze sądzą na temat tej gry? Czy wy siedzicie wówczas jak na szpilkach, czy tak myślicie sobie, wydaliśmy, zamykam internet na tydzień, idę spać, odpoczywam, bo już zrobiłem swoje? Czy po prostu klikacie cały czas, odpowiadacie, jesteście cały czas aktywni? Jakie to jest uczucie wewnętrzne, pracując długo nad grą, a potem móc podziwiać owoce swojej pracy i feedback, który płynie cały czas ze strony graczy, a to jest bardzo... bardzo trudny odbiorca, trzeba przyznać, bo szczególnie w internecie nie przebieramy w słowach. Nie, znaczy tak. Znaczy my cały czas, że tak powiem, można powiedzieć, siedzimy troszkę jak na szpilkach. Cały czas analizujemy, cały czas patrzymy, co się dzieje. Odpisujemy, to nie jest tak, że po prostu do nas jak się zostawi jakąś wiadomość na skrzynce, to ona sobie tam leży i odpiszemy za rok. Nie, cały czas jesteśmy w kontakcie z graczami. Jeżeli są jakieś, że tak powiem, coś się nie spodobało i tak dalej, staramy się to wyjaśnić, wyprostować, zaproponować jakieś dobre rozwiązanie do tego. I że tak powiem, no jesteśmy cały czas na tej linii gracz. Trzeba być czujnym, że tak powiem, w każdym momencie wypuszczenia gry, bo to tak naprawdę, kiedy gra już ma swoją premierę, można powiedzieć, że zaczyna się cała zabawa, tak? Bo to jest tylko początek tego. W przypadku Brawla, Brawl ma bardzo duże możliwości nawet rozbudowy, że tak powiem. Tak jak tutaj dojdzie nam po konkursie Gosplay 9 charakter, kto wie, co jeszcze, więc... Mm-hmm. No to trzymamy kciuki, czyli co, DLC mogą się pojawić do Brawla? No tak. Zobaczymy. Okej, mam takie pytanie szeptem napisane na czacie od jednego z naszych słuchaczy. Czy gra pojawi się także kiedykolwiek na platformie Nintendo, bo jestem już zainteresowany, a mam tylko Nintendo Wii U? Dlatego nie wiem, nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Okej, ale pewnie chcielibyście na wszystko, co jest możliwe, wydać tak naprawdę, no bo wtedy grono odbiorców jest coraz większe. Grzegorzu, ja się cieszę, że my się zobaczymy jeszcze w piątek, bo oczywiście będziesz z nami tutaj z powrotem w Lublinie w piątek. Tak jest. Super, czyli przypominamy, piątek, godzina 19 w Padbarze przy ulicy Ewangelickiej 6. Gramy przedpremierowo w Brawla, będziecie mogli spotkać się z ekipą Bloober Team. Jeżeli macie jakiekolwiek dodatkowe pytania, koniecznie zadajcie je wówczas w Padbarze. Widzimy się, ochrzcimy, to tak, tak więcej tak. Nie możemy powiedzieć, oczywiście jesteśmy na antenie na żywo. Ochrzcimy tę grę godnie. Mamy nadzieję, że stawicie się wszyscy licznie. No i więcej szczegółów już jutro na facebook.com/padbar. Moim gościem był Grzegorz Kamiński, event manager Bloober Team. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Dziękuję uprzejmie i tak tylko zaznaczę, niech się rozpocznie impreza i ta sielanka z tym związana. I widzimy się w piątek. Tak jest. Trzymamy kciuki za Brawla, a Wy słyszycie się razem z nami już za chwilkę. Zostańcie z Gramy na Maxa, bo przed nami dużo dobrego. Gramy na Maxa.